Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce wygląda na to, że nie opłaca się pracować, bo rząd daje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Rząd daje. No, rząd daje, bo zabiera. Zabiera podatki, ale jest ta strona popytu i podaży, czyli zapotrzebowanie i zaopatrzenie, dostarczenie. No i rząd na dzień dzisiejszy to dostarcza. Dostarcza darmową forsę. Także pracodawcy szukają pracowników, a pracowników jednak nie ma. W zeszłym tygodniu był taki raport na temat roboty, pracy w kwietniu 2021 roku. No i tam ludzie się spodziewali, że będzie odgroma ludzi nowych miejsc pracy, przyjętych, bo miejsca pracy są, a się okazało, że 700 miejsc pracy jest niewypełnionych. Dlaczego jest niewypełnionych? No bo ludzie nie chcą iść do pracy. Pracodawcy dodali tam sporo, tam 200 tysięcy miejsc pracy w kwietniu. Bezrobocie troszeczkę podrosło, troszeczkę wyżej do 6%. No trzeba pamiętać, że bezrobocie to kiedyś to było coś takiego, że ludzie dostawali tam 12, 16, 30. Za Clintona, chyba za Obamy to było tam 52 tygodnie chyba nawet. No ale to ludzie dostają 60% swojej pensji, tam do maksimum jakiejś takiej narodowej, krajowej, średniej krajowej, także nie są to duże pieniądze. Jak ktoś nie pracuje, no to też musi płacić za ubezpieczenie zdrowotne, także to nie jest tak bardzo atrakcyjne. No ale to ludzie dostają przez ograniczony okres. Teraz rząd federalny, to jeszcze za Trumpa, oni dołożyli tam $300 na tydzień, w pewnym momencie płacili $500 poza ubezpieczeniem na bezrobocie, bo ubezpieczenie na bezrobocie no to jest opłacane przez pracodawcę. Pracodawca płaci tam 1,5 czy 2%, no i później to jest stanowo wypłacane. Później wtrącił się rząd federalny. No i oni dopłacali spore pieniądze, także $500-600 na tydzień, no to była niezła forsa. No trzeba płacić od tego podatki, trzeba pamiętać, no tyle tylko, że później rząd federalny zdecydował, że $10 000 w ubezpieczeniu dla bezrobotnych jest nieopodatkowane, no jest 12 tysięcy kwota wolna od podatku, także 22 tysiące ludzie, którzy mogli dostawać od rządu, nie płacili podatków, także to jest spora suma pieniędzy przy 2000 godzin rocznie, no to jest ponad $11 powiedzmy na godzinę, nie pracując. No ogólnie rzecz biorąc, tych miejsc pracy, no to nie wzrosło dużo. Ogólnie wzrosło 260 tysięcy, no ale z tego też część poodpadała. Ludzie pozwalniali się. Dużo miejsc pracy zostało straconych, takich tymczasowych, ponad 100 tysięcy. Kurierzy, czyli ci, co dostarczają te różne rzeczy, z 80 tysięcy miejsc pracy zostało stracone. W sklepach z jedzeniem 50 tysięcy, w domach opieki stracili 20 tysięcy. Także to wszystko wskazuje na to, że ludzie się zatrudniają, zwalniają i przechodzą i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta Biały Dom i wszyscy ci te świry ekonomiczne w Ameryce, no to stawiają na prawo popytu i podaży, tak zwane prawo i popytu i podaży, no i stawiają na zapotrzebowanie. No i mówią, będzie jakieś zapotrzebowanie, tak, rząd będzie rozdawał pieniądze, no to jak ludzie będą mieli pieniądze, no to będzie zapotrzebowanie, będą kupowali, oprocentowanie jest dosyć niskie, także wszystko będzie kupowane, zapotrzebowanie będzie duże i wszystko będzie się ruszało lepiej. No troszeczkę się nie rusza, bo jednak te zapotrzebowania
zaopatrzenia nie ma. Nie ma tego dostarczenia, szczególnie miejsc pracy, bo jest za mało pracowników. Układy scalone do samochodów nie są robione, bo to też w Ameryce i na Tajwanie pozwalniali tą produkcję, także tego wszystkiego brakuje. Samochody stoją na parkingach, nie ma tam pamięci, żeby to wsadzić. Drewno kosztuje nieprawdopodobne, wzrosło to 2-3 razy, no bo to też były najróżniejsze kombinacje ekonomiczno-polityczne. Także wszystkiego brakuje, no i brakuje pracowników. Pracodawcy narzekają strasznie właśnie na to, że niektórzy dostają $300 na tydzień nie pracując, no to na 40 godzin, no to jest $7.50 na godzinę, no to nie jest tak dużo, to jest stawka federalna minimalna w wielu Stanach, no ale ludzie sobie jakoś tam dorabiają, ludzie sobie robią jakieś inne rzeczy, no mogliby pracować za te $10, ale musieliby wtedy płacić podatki, by dostawali te same 7,50. Także nie jest dziwne, że połowa przyjętych do pracy w zeszłym miesiącu, no to są młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, młodzież, która ukończyła szkołę średnią, tą 12-letnią, czy jeszcze pracują, czy jeszcze się uczą. No ale dlaczego? Dlaczego tak jest? No bo oni są za młodzi, żeby kiedykolwiek pracować i oni są za młodzi, żeby kiedykolwiek sobie zorganizować te godziny przepracowania. Są za młodzi, żeby mieć to ubezpieczenie na bezrobocie. No i nie dostają tego bezrobocia. No ale to wszyscy normalni rok temu wiedzieli, że coś takiego się stanie. W marcu demokraci znowu dołożyli $300 na tydzień aż do września, pomimo tego, że ekonomia zaczynała się rozwijać. No większość ludzi już zaczyna normalnie, sporo ludzi ma te zastrzyki, dużo ludzi chorowało. Także kraj się otwiera, kraj chce się otworzyć w każdym razie, no a komuniści jednak chcą to trzymać i to cała taka bonanza była dla tych wszystkich rozdawców z partii demokratów, socjalistów, no oni rozdają te pieniądze, żeby mieć po prostu wyborców. To ta kiełbasa wyborcza to jest nieprawdopodobna. Demokraci tłumaczyli, że te 2 tryliony, które wydają, to jest potrzebne, żeby ta ekonomia się rozwinęła, rozciągnęła i przyspieszyła, ale to samo w sobie, ta ekonomia sama w sobie się już rozwija i przyspiesza. Biały Dom oszukuje jak zwykle i kręci i nieprawdopodobnie mówi, że to, że mniej ludzi przyjęto do pracy, no to było spodziewane. No kłamią po prostu jak Gazeta Prawda w Moskwie tam kilkadziesiąt lat temu. Biden, Gamoń wyszedł i on mówi, że on chce przypomnieć wszystkim, że cały ten program, no to ma pomóc ludziom przez cały rok, a nie tylko przez ostatnie 62 dni, dwa miesiące, tak? Powiedział, że ten wzrost małych przedsiębiorstw, no to jest testament do ich dobrego działania i do dobrej polityki i do tej ekonomii, która się rozrasta od dołu w górę i ze środka na boki i na wszystkie strony. No i to pokazuje, że ekonomia potrzebuje tego stymulusa państwowego. On nigdy nie mówi w tych przemówieniach, że będzie rozdawał, że będzie zabierał. Zawsze wszystko zabieranie, podatkowywanie, to się pokazuje na ostatnich stronach, no bo ci, co płacą, to się wściekają. No i do tego jeszcze mówił, że nie ma żadnych danych, że to wszystko, nie ma danych takich statystycznych, żeby popatrzeć, że ludzie nie szukają pracy, czy nie chcą się przyjąć do pracy, tylko dlatego, że dostają pieniądze, no niedużo mniej niż by im pracowali. Powinien iść i porozmawiać z małymi przedsiębiorcami i się spytać,
O co chodzi? Następna stara komunistka Janet Yellen, ona pracowała za Obamy, teraz pracuje za Obama 2, czyli Biden 1. No i mówi, że bezrobocie, no to nie jest taka najważniejsza sprawa, ale Ministerstwo Pracy pokazuje, że 7 milionów miejsc w lutym, no i to się wszystko nie wypełnia, tak? Ludzie nie chcą pracować, czyli jest od groma możliwości do pracy, a nikogo nie ma, kto by to wypełnił. No, dobra rzecz dla tych, którzy pracują. Ci, co pracują, no to w zasadzie to jest dobre, że pracodawcy chcą ich utrzymać, no i pracodawcy płacą więcej. Średnio w zeszłym kwartale to wzrosło o 8% stawka roczna, szczególnie w tych najniżej opłacanych. W sklepach stawka wzrosła 17%, w hotelach czy w miejscach, gdzie turystycznych, to wzrosła 20%. Także ten, no jest duży postęp, pieniądze po prostu są, ci, którzy pracują, no to zarabiają więcej. No i jaka jest nauczka z tej całej polityki? No, rząd musi po prostu przestać rozdawać forsę, tak? Także, że musi przestać dawać te bonusy za to, żeby ludzie nie pracowali. No, komuniści to marzą o tym, takiej podstawowa pensja do życia. Także oni to by chcieli ustawić, że każdy może nie pracować, a będzie dostawał taką pensję minimalną. No tyle tylko, że jak zwykle. Kosztem podatnika, bo jeżeli ktoś miał, no to ktoś musi nie mieć, tak? Komuniści mówią, że trzeba to wszystko wyrównać, no i to właśnie w ten sposób się odbywa, że ci, którzy pracują i są aktywni, no to mają zabierane, a ci, którzy nie pracują, no ostatnio ogólnie jest atak na wolny rynek, jest atak na giełdę, jest atak na przedsiębiorstwa, na oszczędności, na spadki. Także ten stymulus to jest jedno małe ziarenko tego, co komuniści chcą robić. Wyciskają po prostu pieniądze z podatnika, a byliby w stanie wycisnąć pieniądze nawet z kamienia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, głosuj na normalnych, głosuj w wyborach międzyprezydenckich 2022, głosuj na wyborach prezydenckich 2024. Nie daj się oszukać, widzisz, co nadchodzi. Przekaż dla socjalistów, głosowaliście na Bidena, popatrzcie, co się dzieje, patrzcie się na swoje własne podatki, patrzcie się na cenę benzyny, no liczcie swoją forsę i patrzcie, co się dzieje naokoło. Zdrowia dla normalnych.